Raport Edyta Hołdyńska, witam Państwa. To jest kolejna część naszego programu, w której o rynku pracy. To ma być dobry rok dla pracowników, tak mówią sondaże. Grant Thornton mówi, że 38% dużych i średnich firm planuje podwyżki płac w 2017 roku, a o tym, jak to wszystko będzie się kształtowało, jak może się kształtować, a także o tym, jak skończą umowy o dzieło przy szerokich planach rządu dotyczących opodatkowania wszystkich umów jednakową składką, bo dalej takie propozycje są, chociaż w innej formie niż ta poprzednia dotycząca jednolitej daniny. Porozmawiamy z naszym kolejnym gościem w studio. Jest z nami pani Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani jest dość sceptyczna co do danych, to już udało mi się dowiedzieć, tych sondażowych przewidywań odnośnie podwyżek płac. Dlaczego? Znaczy, bardzo cieszą mnie i nie ukrywam, cieszą mnie te dane, które potwierdzają, że to będzie dobry rok dla pracowników, ponieważ kilka ostatnich lat, no co by nie było, nie mówić, no to najlepsze dla pracowników nie było. Mówiło się o rynku, na którym warunki dyktowali przedsiębiorcy, a pracownicze uprawnienia były i ich żądania płacowe były spychane gdzieś na ten dalszy plan. Sceptycznie podchodzę tylko i wyłącznie dlatego, że takie badania pojawiają się bardzo często, praktycznie co kwartał. Jesteśmy zasypywani nowymi danymi dotyczącymi tego, ilu pracodawców właśnie zamierza stworzyć nowe miejsca pracy, a ilu w ogóle tego nie będzie robiło, ilu utrzyma dotychczasowe. Nie pokrywają z rzeczywistością. Bywa różnie. Bywa oczywiście różnie, ale czasami są to tak małe różnice między poszczególnymi tymi badaniami, że nie wiem, czy one są dla pracowników, bo to oni są tutaj najważniejsi obok tego, co chcą i zamierzają robić pracodawcy, no ma jakieś istotne znaczenie. Wytycza to trendy, oczywiście, pokazuje jakieś prognozy, jakiś trend na przyszłość, ale nie możemy się tak bardzo do nich przywiązywać. Bardzo dobrą informacją i z tą absolutnie no nie dyskutuję, ponieważ jest to bardzo mierzalne i namacalne, no to są te ostatnie dane resortu pracy potwierdzające tylko to, że mamy bardzo niską stopę bezrobocia. Na koniec grudnia wynosiła ona 8,3%. Co prawda jest to niewielki ruch w górę w porównaniu z danymi za bodajże listopad, ale to są minimalne różnice i one są absolutnie wytłumaczalne. Tak. Ponieważ wcześniej był jeszcze ten taki widoczny ruch przy pracy sezonowych. Gdzieś to zostało w danych statystycznych odnotowane. W grudniu już ten ruch jest mniejszy, aczkolwiek wszyscy eksperci prognozują, że ten rok dla pracowników będzie bardzo dobrze. Prognozują dalsze w kolejnym kwartale obniżenie stopy bezrobocia. Dotychczas, do tej pory jako największy, najbardziej poważny problem na rynku pracy wskazywano bardzo często właśnie umowy tak zwane śmieciowe, czyli umowy o dzieło, zlecenie. I to dlatego, że pracodawcy zastępowali te umowy w miejscach, gdzie powinni oferować umowy o pracę. No trochę staliśmy się, tak, to prawda, trochę staliśmy się taką ofiarą własnego sukcesu, znaczy pracodawcy i pracownicy, ponieważ w pewnym momencie, żeby rozruszać rynek pracy, kolejne rządy firm zaczęły umożliwiać i coraz bardziej uelastyczniać rynek pracy, a w tym również formy zatrudnienia. Mówiło się nawet właśnie o tym, że to jest taki lek na bezrobocie, że aby w ogóle zaproponować się pracownikowi posadę, musimy dać mu umowę o dzieło, dajmy na to, żeby on w ogóle mógł u nas pracować. No to wracamy do tego, o czym powiedziałam na początku, czyli te kilka lat, które były rynkiem pracodawców, a nie pracowników. Teraz trochę następuje przełożenie tej bajki. Czy już obserwujemy spadek liczby zawieranych umów o dzieło, zlecenie? Nie, ja bym jeszcze nie powiedziała, że widzimy
że widzimy to, że umów, nie lubię tego słowa, no ale tak kolokwialnie się nazywa umowami śmieciowymi, że ich liczba radykalnie spada. Rząd ruchami, które już zaczęły się w zeszłym roku, czyli w 2016 roku i to, co ewentualnie może zadziać się w najbliższej przyszłości, widać, że idzie w takim kierunku coraz bardziej uszczelniania, domykania tego, żeby umowy cywilnoprawne, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło nie były wykorzystywane w takich sytuacjach, gdzie de facto powinien z pracownikiem pracodawca podpisać umowę o etat. I to jest sytuacja dobra, to jest sytuacja zdrowa, natomiast przedsiębiorcy, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców między innymi alarmuje, że źle będzie się działo w tych miejscach, kiedy umowy o dzieło będą oskładkowane w pełni, no a będą stanowiły czyste umowy o dzieło, czyli zlecenie powiedzmy na tydzień, dwa. No to proszę pokazać mi pracodawcy, który by powiedział, że oskładkowywanie umów, zamykanie właśnie tych takich wytrychów jest dla niego korzystne. Oczywiście tym skutkiem ubocznym działań podejmowanych przez rząd, czyli w zeszłym roku oskładkowanie umów zleceń do wysokości płacy minimalnej, b pomysły na oskładkowanie również umów o dzieło powoduje wzrost kosztów po stronie przedsiębiorców, ale no takie są trochę reguły gry również rynkowej. Do tej pory pracodawcy byli trochę w tej sytuacji wygranego, ponieważ dyktowali warunki, no to mogli też, często pracownika stawiali pod ścianą i mówili, albo w ogóle nie będziesz tutaj pracował, albo podpiszesz taki rodzaj umowy i trochę pracownik, biorąc pod uwagę to, jaka była sytuacja na rynku pracy, jak mało było ofert w poszczególnych regionach, no i za bardzo miał wybór i godził się na to, co było mu oferowane. Ale nie powiedziałabym, że jestem jak najdalsza mówienia od tego, że to jest zły kierunek działania. Coś z umowami o dzieło na pewno trzeba zrobić. Są różne koncepcje i to na razie mówimy tylko i wyłącznie o koncepcjach, o pomysłach, jak je oskładkować, bo tutaj nie jest tak prosta sprawa jak przy umowach zlecenia, bo to, co pani powiedziała, to nie są umowy zawierane na jakiś czas, tylko na wykonanie konkretnego dzieła, więc trudno przewidzieć też, w jaki sposób kalkulować i obliczać składka, która byłaby odprowadzana do ZUS-u. Ale pamiętajmy, że nieoskładkowanie umów o dzieło to niższe emerytury w przyszłości, to niższe wpływy do ZUS-u już teraz, a jak wiemy, deficyt w ZUS-ie już teraz jest gigantyczny, miliardowy, ponad 56 miliardów złotych i on będzie systematycznie rósł. W 2021 ma przekroczyć 69 miliardów złotych. To są olbrzymie koszty, no a budżetu nie zawsze będzie stać na to, żeby do tej dziury, tą dziurę systematycznie zasypywać. Wracając jeszcze do bezrobocia, mówiliśmy o tym, że ono spada systematycznie już od kilku dobrych miesięcy, to na pewno. Natomiast bezrobocie jest nadal największe tam, gdzie te prace są takie najmniej, kwalifikacje tam są potrzebne, natomiast nie wykształcenie, czyli to są prace na przykład czy budowlane, tak, tam nam brakuje teraz rąk do pracy. Znaczy tam brakuje rąk do pracy, ale to jest efekt tego, co się u nas na tym rodzimym rynku pracy zadziało w ostatnim emigracji, czasie. Między tych ludzi, innymi emigracja. Którzy właśnie na zachodzie mogą zarabiać krocie w tych swoich zawodach. Krocie, nie krocie, ale na pewno więcej niż w Polsce. Na pewno w części warunki oferowane pracy są im również lepsze i nie mówię już tylko tutaj w kontekście wynagrodzeń, ale tak, to, że brakuje nam specjalistów, wykwalifikowanych specjalistów, no jest efektem tego, co się zadziało i w jaki sposób pracownicy ci wcześniej byli trochę po macoszemu traktowani i trochę, mówiąc szczerze, no niedoceniani, więc wpijamy tą śmietankę teraz. Takie pomysły przebąkiwania rządu już są, że powinniśmy sprowadzać imigrantów, pracowników z Ukrainy. Czy on powinien, ten rząd, skonkretyzować swoje działania w tym zakresie? Znaczy ja myślę, że działania i to, w jaki sposób kreowana jest polityka przyciągania do nas pracowników z
na przykład z Ukrainy i przede wszystkim z Ukrainy, ale też z Białorusi, jest dosyć klarowna. Ja się bardzo cieszę, że rząd się wycofał z zaostrzenia przepisów dotyczących wprowadzenia w miejsce obecnie obowiązujących oświadczeń o pracę, zezwoleń na pracę. Ponieważ to w pewien sposób mogłoby się odbić tym, że Polska no, przestałaby być tym krajem pierwszego wyboru dla dobrych pracowników, tych pracowników, których my potrzebujemy z właśnie Ukrainy. A to, że to jest dobra, dobrzy pracownicy, nie chcę ich nazywać siłą roboczą, bo to bardzo brzydkie określenie, no, widzą chociażby również inne kraje Unii Europejskiej, więc będzie się o co bić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję również Państwu za uwagę. W tej części naszego programu to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekonomii Raport. Do zobaczenia.